Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jarek Żyliński, Solo, 21.00 poniedziałek, zaczynamy. Jak zawsze, 21.00 poniedziałek, zawsze mnie tutaj spotkacie. Nawet jeżeli dość późno puszczę zapowiedź, dzisiaj wyjątkowo rzeczywiście późno, około 15-16 Wam puściłem zapowiedź, ja i tak tutaj będę. Każdy poniedziałek, 21.00, ostatnio się udaje to konsekwentnie, nie ma, że chory, nie ma, że coś. Jestem zawsze w poniedziałek, 21.00. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj małe problemy małych dzieci, czyli o tym, jak się zachować w sytuacji, kiedy nasze dzieciaki, tak jakby nam się wydaje, że wyolbrzymiają jakiś problem. Dzisiaj będziemy się tym zajmować. Zanim się tym zajmiemy, poczekam, aż się zbierzecie. Ja też tak się uśmiecham. Co chwila, jak przychodzicie do mnie na konsultacje, na warsztaty, na spotkania, ja się pytam, skąd się tu wzięliście? Ja od Was słyszę, słuchaj, no oglądamy Pana od jakiegoś czasu, oglądamy. Tak super, że oglądać, tak się znamy. Ale kurczę, zawsze to jest 10 osób. Tak wiecie, kameralnie, miło, przyjemnie. A tu wszyscy oglądamy. Kiedy? Nie wiem. Ale oczywiście żartuję. Domyślam się, że poniedziałek 21.00 jest nie dla wszystkich. Też nie ma konieczności, żeby oglądać to na żywo, tak jak Marta, którą serdecznie witam Cię, Marto. Witam Ciebie, Natalio. Także słuchajcie, co nowego, co bym chciał Wam opowiedzieć. W tę środę byłem w Warszawie, nagrywaliśmy specjalne odcinki emocji związanych z Ukrainą i młodzieżą. Dość ciekawe odczucie, myślę, że one już chyba lada chwilę będą po prostu już opublikowane, jak tylko będą, to oczywiście dam znać. Ja brałem udział w odcinku, w którym będziemy opowiadać sobie, jak sobie radzić z nawałem mediów i myślę, że to może być ciekawe nie tylko dla młodzieży, ale i też dla dorosłych. Także niedługo odcinek emocji w TVP ABC, dam znać, jak się pojawi. To było, a co będzie? Będzie to, że w czwartek są warsztaty dla rodziców zerówkowiczów, jak przygotować dzieciaki do pierwszej klasy, jak przygotować do wrześniowego pierwszego spotkania ze szkołą, jak przygotować, co robić teraz, jak można nastawić dobrze dziecko, ale też co robić, kiedy ta przygoda się zacznie. W poniedziałek o godzinie 19, w czwartek o godzinie 19 moje dziecko idzie do szkoły. Możecie znaleźć bez problemu na psychoblogu Jarka Żylińskiego, zjedziecie troszeczkę w dół, tam znajdziecie ogłoszenie, dziecko w lesie idzie do przodu z plecakiem, to jest właśnie to, moje dziecko idzie do szkoły. W ten czwartek o 19 online'owe spotkanie, oczywiście można brać udział, także można obejrzeć także je później. Ono jest delikatnie odpłatne, 40 zł, serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli znacie jakichś pierwszaków, oczywiście przyszłorocznych pierwszaków, dajcie proszę mi znać. Jeżeli pracujecie w jakimś przedszkolu, możecie też podrzucić tam link do tego spotkania. Ja na końcu naszego psychobloga też podrzucę ten link tutaj w komentarzach. Także to, a może nawet za chwileczkę to zrobię. Także to już niebawem. Już rzucamy, żebyście mieli to od razu. Okej, moje dziecko idzie do szkoły. Proszę bardzo. Witaj, dobry wieczór, Ewo. Cześć, Marto. I tutaj macie moje dziecko idzie do szkoły.konfeo.com, groups. Zapraszam. A teraz idziemy do problemów. Słuchajcie, no nie dalej jak dzisiaj. Dzisiaj właśnie przed chwilą, godzina temu może, obcinałem mojej córce paznokcie, zwykle robi to Weronika, tym razem robiłem to ja. Gdzieś się coś zaciąłem na jednym paznokciu, no i padł po prostu rozpacz, krzyk, płacz, no masakra po prostu, wezwanie mamy. Mamo, zobacz, tata prawie uciął mi palec! Cóż, potem długo szukaliśmy, który to w ogóle palec i która to ręka. Ręka została rozpoznana po tym, że na innym palcu była ranka wielkości, myślę, w okolicach 1 mm, pochodząca z zupełnie innej sytuacji. Oczywiście też po drodze też zostałem oskarżony o tę rankę, ale mamo, on mi prawie, tata mi prawie uciął palec. To jest właśnie tego typu sytuacja, w których być może spotykacie dużo. Jak to daleko jest ten but ode mnie, matko, jak ten rzep się nie zapina, nakarm mnie, bo ja nie potrafię i innych wiele różnych problemów, które się dzieją w życiu naszych dzieci. O tym chciałem opowiedzieć. Tutaj oczywiście jest to bardzo szeroki temat i po kolei. Kiedy widzimy mały problem naszego dziecka,
to właśnie taki, nazwijmy to wyolbrzymiony, taki, który tak naprawdę problemem nie jest, czyli właśnie z poziomu dotknąłeś mnie i prawie mi głowa odpadła i tak dalej, to trzeba oczywiście wziąć pod uwagę cały kontekst. Od tego w ogóle zaczynamy. Jaki jest kontekst sytuacji, zwłaszcza psychofizyczny, bo być może kontekstem, zwłaszcza jeżeli kontekstem sytuacji jest zmęczenie, głód, przebodźcowanie, to oczywiście wszystko będzie problemem. I tutaj oczywiście dążymy prosto do celu, czyli staramy się to dziecko sprowadzić do samoregulacji, do wyregulowania, do uśpienia, do nakarmienia bądź do utulenia, przebodźcowania. Natomiast generalnie takie moje przesłanie, z którym w ogóle przyszedłem do Was, to właśnie jest takie, że myślałem trochę o przedszkolu, o naszym przedszkolu, o tym, jak reagujemy na różne sytuacje, o tym, jak obserwujemy. Też dzisiaj byłem na spacerze z moją córką, gdzie wlazły jakieś totalne haszczory, ale takie po prostu haszczory, takie, że miałem takie momenty, że przypadkiem sobie nie wyjdzie z patykiem w oku, z pniakiem w kolanie i tak dalej. I tam właśnie miałam multum małych problemów, po prostu multum małych problemów. I zrozumiałem taką prawdę, którą już wam mówiłem kilka razy i powtórzę wam jeszcze 20 chyba razy. Drogi rodzicu, kiedy widzisz, że twoje dziecko ma mały problem, to o ile nie jesteś w jakiejś wyjątkowej sytuacji, która to sankcjonuje, nie rusz dziecka. Po prostu nie rusz dziecka. Kiedy widzisz, że twój rodzic zmaga się w jakiś sposób, nie wiem, ze smarowaniem kromki, z przejściem przeszkody, z dosięgnięciem czegoś, nie rusz dzieciaka. Po prostu nie rusz dzieciaka. Dziękuję, dobranoc. Oczywiście nie, na tym nie kończę, ale chciałem wam przekazać właśnie taką myśl. Ja wiem, że czasem mamy ochotę, takim naszą myślą przewodnią jest to, żeby nasze dziecko dobrze się czuło, żeby ono miało dobry nastrój, które być może on pochodzi z tego, że ono dosięgnie łatwo jakąś rzecz. Ale ja ci mówię, nie rusz dzieciaka w małym problemie. Nie dotykaj. Jeżeli będzie potrzebował, on cię zawoła. I to jest taka myśl przewodnia dzisiejszego dnia, że jeżeli widzicie, kiedy wasze dziecko się z czymś zmaga i was o nic nie prosi, to nie rusz dzieciaka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dobry wieczór, Weroniko. Odwiedziła nas Weronika. Nie będę szybko przekręcał, żeby pokazać, jak wygląda dziedzina na Weronika, ale weszła. Sorry, zdystraktowała mnie, to o niej opowiedziałem. Po pierwsze, nie rusz dzieciaka. Po drugie, nawet tak naprawdę, jeżeli możesz, to zejdź mu z oczu. Czyli trochę to jest tak, że jak widzisz, że twoje dziecko jest takim dzieckiem, które lubi małe problemy eksponować, lubi cię w nie włączać, to w momencie, kiedy widzisz, że ono się zmaga z jakimś małym problemem, to jeżeli tylko możesz, zejdź mu z oczu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tych małych problemach rodzi się samodzielność dziecka, rodzi się poczucie wartości i sprawczości, rodzi się wiara we własne siły. Ponieważ wtrącając się w małe problemy naszych dzieci, rzeczywiście wchodzimy w sytuację, kiedy dajemy mu znać, no być może nie dasz rady. Odbieramy mu też satysfakcję z pokonania małego problemu. Natomiast rzeczywiście małe problemy to jest to miejsce, w którym dziecko ma szansę rzeczywiście pójść do przodu. I to jest tak, że oczywiście, że jak ja widzę, że ta moja córa się przepycha przez te krzole, jak kombinuje po prostu, jak przejść, to widzę jej wysiłek, widzę, że jest jej ciężko, widzę, że bywa sfrustrowana. Natomiast frustracja jest też czymś, co też cudownie jest się tego uczyć, żeby się uczyć frustrować, zwłaszcza w dużych frustracjach. Najpierw przejdźmy frustrację w małych sytuacjach. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli jesteś rodzicem, który z jakiegoś powodu nie może dopuścić do frustracji, bo na przykład usypiasz młodsze dziecko, jak starsze zaraz zacznie krzyczeć, to będzie kiepsko, to jasne, pomagaj. Jeżeli się bardzo, bardzo spieszysz, potrzebujesz szybko wyjść, jasne, pomagaj. Ale generalnie, jeżeli masz na to przestrzeń, nie wtrącaj się. Dziecko nie potrzebuje łatwości. Czasem potrzebuje, dobra, ale generalnie nie potrzebuje łatwości i dobrze jest po prostu, żeby ono właśnie wzrastało w takich sytuacjach. Oczywiście może być też tak, że ono w tych małych problemach mimo wszystko będzie próbowało cię wyhaczyć, będzie próbowało cię ściągnąć swoją uwagą, twoją uwagę, żebyś pomógł. I tutaj oczywiście jest to pytanie, po co to się dzieje? I tutaj oczywiście stopniujemy. Pierwszą rzeczą, którą ja robię, to jest poczekaj, najpierw spróbuj sama, jak ci nie wyjdzie, wtedy ci pomogę. To jest taki pierwszy etap. Drugi etap to ewentualnie wspomagam procedurę planowania. Jeżeli widzę, że to być może rzeczywiście chodzi o plan. Zaraz oczywiście będę mówił też o problemach, które są mocno wydumane, a nie po prostu małe.
ale wspomagam procedurę, czyli słuchaj, a może spróbuj dołem przejść, tak? To jest przykład z dzisiaj. Spróbuj może dołem przejść, może spróbuj tak. Czasami też w momencie, kiedy te problemy stają się troszeczkę wydumane, to wchodzę w taki wątek, okej, okay, to ty zacznij, a ja zaraz ci pomogę, albo to ty zrób pierwsze pół, ja zrobię drugie pół. Czyli staram się pomagać dziecku w tych małych problemach najmniej, jak to jest tylko możliwe. Oczywiście są sytuacje, kiedy małe problemy pochodzą z czegoś zupełnie innego i wtedy zaczynamy zupełnie odrębny rozdział. Czyli zamykam ten wątek. Jeżeli możesz, nie wtrącaj się w problemy swojego dziecka. Odejdź, schowaj się. Oczywiście nie tak na przegince, że tak powiem, że dziecko ciebie szuka, ty się chowasz, ale generalnie jak wchodzisz do pokoju i widzisz, że dziecko się z czymś zmaga, wyjdź z niego i poczekaj chwilę. W razie czego dziecko cię zawoła. To jest ok. Natomiast rzeczywiście nie wtrącamy się, jak nie musimy, dajmy im zdobywać świat. Im więcej małych problemów przejdą, tym lepiej sobie będą radzili z dużymi i tym będą bardziej odporne właśnie na te małe problemy i małe frustracje, co jest czasami dość przydatne. Ale mogą być też problemy tak zwane zupełnie wydumane, które wynikają nie z samego na przykład problemu, tylko rzeczywiście, że dziecko ma jakąś inną potrzebę. I to na przykład bardzo, bardzo, bardzo mocno dotyczy dzieciaków, które są odbierane z przedszkola, które w tym przedszkolu są dość długo. I rzeczywiście, zwłaszcza te młodsze dzieci, po kilku godzinach. O, to właśnie, Kamila, idealnie trafiłaś. A co jeśli dziecko 4 lata woła rodzica do pomocy przy prostych sytuacjach, na przykład ubieranie się do przedszkola? Samo nie chce, bo mówi, że nie umie. I tutaj właśnie wchodzimy w taki inny rozdział małych problemów. Ja raczej najczęściej spotykam się z tym problemem w momencie, kiedy dziecko nie idzie do przedszkola, ale jak jest odbierane i to no wtedy rzeczywiście nie wie, jak się ubrać, nie wie, jak zjeść, nie wie wielu, wielu rzeczy, których po prostu nie jest, nie umie wsiąść do samochodu i tak dalej, i tak dalej. W takich sytuacjach bardzo często to też dla mnie taki jasny komunikat, że moje dziecko tyle godzin będzie w przedszkolu albo było w przedszkolu, gdzie będzie mocno zdane na swoją samodzielność i bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie nie będzie miało siły, bardzo, bardzo wyraźnie bierze na klatę tę codzienność, to może potem potrzebować takiego powrotu do relacji zależnej, takiego jasnego komunikatu, ok, kilka godzin byłem samodzielny, ale jestem nadal dzieckiem, potrzebuję opieki dorosłych. Opiekę dorosłych mogę sprawdzić w taki sposób, że zmuszę ich do jakiejś pomocy w drobnej rzeczy, naprawdę w jakimś duperelu, żeby zobaczyć, jak sobie radzą. To trochę przypomina taką sytuację właśnie, że szef, zanim wpuści swoich pracowników na jakiś trudny teren, być może im da jakieś mało wartościowe zadanie, żeby się sprawdzili, żeby było wiadomo, czy sobie poradzą w ciężkim terenie. I tak samo robi nasz mały szef, który swojego rodzica wpuszcza na jakiś duperel, bo chce sobie przypomnieć, czy ten rodzic w ogóle potrafi pomagać. I trochę właśnie, czy potrafi pomagać, czy potrafi zareagować na trudną sytuację. I wtedy rzeczywiście dziecko może potrzebować tego, żeby mu pomóc. I to jest tak, że Kamilo, jak masz tak, że twoje 4-letnie dziecko za chwileczkę będzie w przedszkolu, tam przez cały dzień będzie na dużej samodzielności, będzie samo się ubierało, będzie samo się rozbierało, samo jadło, samo robiło wszystko, 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 to uwierz mi, przez to, że mu pomożesz, prawdopodobnie nie zamordujesz jego samodzielności w zarodku. Oczywiście możesz niechcący stworzyć pewien nawyk, z którego będziesz chciała wyjść, ale generalnie, jeżeli widzę, że moje dziecko jest przed albo po dużej ilości samodzielności, to pomaganie w prostych rzeczach może być dla niego niezbędne do tego, żeby zrekonstruować sobie tę relację z rodzicem pomagającym, wiarę w rodzica. I to jest trochę tak, że właśnie w takiej sytuacji możemy powiedzieć, wiesz co, wydaje mi się, że umiesz, bo widziałam, jak zrobiłaś to 10 razy, 20 razy, 30 razy, ale jeśli chcesz, to ci pomogę. Czyli to jest trochę omijanie sytuacji oszukiwania, jakkolwiek u czterolatka, sorry. Nie da się od tego uciec, ponieważ jest to bardzo czterolatkowe, że to, co mówi, jest narzędziem do celu, a niekoniecznie prawda jest sensem. Ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji ja bym powiedział: hej, wiesz co, ja widziałem, że umiesz, że potrafisz, robiłaś to tyle razy, ale rozumiem, że możesz chcieć, żeby ci pomóc. Albo możemy na przykład w tym momencie rzeczywiście weź tą połowę, czyli okej, wiesz co, to ja ci pomogę w połówce, żebyś wiedziała, że ja ci w razie czego mogę pomóc, a ty proszę zrób resztę. I to jest trochę, i to jest okej. To jest naprawdę okej, jeżeli dziecko jest akurat w etapie dużej ilości samodzielności.
Natomiast trochę też tak jest i że troszeczkę inaczej jest w sytuacjach właśnie, kiedy dziecko rzeczywiście notorycznie prosi o tę pomoc i notorycznie rzeczywiście wchodzi w takie przyzwyczajenie do pomocy nawet w niepotrzebnych sytuacjach. W takich sytuacjach, w momencie, kiedy dziecko nas prosi do dupereli takich zupełnych i to w każdym momencie, na każdym kroku, możemy dziecko stawiać w sytuacji tego, że ta pomoc nie do końca mu się opłaca, chyba że jest dla niego bardzo, bardzo ważna. Przykład. Tata, pomóż mi narysować. Dostaję taki komunikat w momencie, kiedy coś robię. Ja wiem, że ona potrafi rysować, wiem, że jakoś to zrobi, ale coś tam takiego się dzieje, że rzeczywiście no, pojawił się mały problem, kreska nie chce się sama narysować. Tata, pomóż. I w tym momencie, o ile to nie jest sprawa życia i śmierci, daję dziecku jasny komunikat. Słuchaj, chcesz, znaczy nie, nie, to nie jest to, co mówię, to jest to, co myślę, jaka jest moja intencja. Chcesz, to ci pomogę, ale generalnie ci się to nie opłaca, bo zanim ja ci pomogę, minie tyle a tyle czasu, zrobię jeszcze to a to i ty będziesz musiała czekać. To ci się chyba nie opłaca, chyba że to jest dla ciebie bardzo ważne. Komunikat, który mówię do dziecka, brzmi tak. OK, jeśli chcesz, to narysuj sama. Jeżeli chcesz, żebym ja ci pomógł, to poczekaj, aż skończę myć naczynia. Nie wiem czemu, ale Natalia akurat jak myje naczynia, w tym momencie ma szczególną potrzebę, bo chyba słabo ją słychać i mam mokre ręce i nie mogę podejść i chyba dlatego potrzebuje wówczas właśnie mojej pomocy. I ona wtedy staje, ma wybór. Albo czeka, co jest nudne, niekorzystne, ale może ta moja pomoc jest bardzo, bardzo ważna, albo rzeczywiście bierze to na klatę. Więc jeżeli widzisz, że twoje dziecko wzywa cię do rzeczy, do której tak naprawdę nie jesteś potrzebna, to nie krępuj się dokończyć tego, co chcesz zrobić, nie krępuj się pomagać na własnych warunkach. Inaczej jest, kiedy pomagamy w rzeczach, gdzie jesteśmy niezbędni, kiedy dziecko jest w tarapatach emocjonalnych bardzo silnych, albo coś mu się dzieje, jasne. Natomiast w momencie, kiedy czujemy, że dziecko kreuje problem, to podnieśmy trochę poprzeczkę naszej odpowiedzi. Ja to mówię o dzieciach przedszkolnych, nie o wczesnoszkolnych, czyli właśnie w takiej sytuacji, gdzie dzieciach wczesnoszkolnych, przedszkolnych, czyli gdzie ta pomoc nie jest aż taka bardzo, bardzo niezbędna w różnych sytuacjach i gdzie to nie jest budowanie relacji jeszcze. To 0-3 to jest troszeczkę inaczej. Chociaż też już u 2,5-latka myślę, że bym w niektórych sytuacjach poczekał. Więc jeżeli czujesz, że w jakimś małym problemie dziecka jesteś zbędny, nie krępuj się zadbać o siebie. Nie krępuj się opóźnić. Jasno informacji dziecku, możesz liczyć na moją pomoc, ale na pewnych warunkach. I wtedy zobaczymy, czy dziecko rzeczywiście tak bardzo jej potrzebuje. Wtedy po prostu poczeka, a też twoje działanie nie jest tak bardzo postawione na głowie, w sensie takim, że nie stawiasz swojego życia na głowie, żeby dziecku podać klocek, który leży pół metra od niego, tylko rzeczywiście sprawdzasz, na ile ta rzecz jest, na ile moja pomoc jest potrzebna, a na ile gdzieś tutaj się dzieje coś pod spodem. Oczywiście dobrze jest mieć w tych wszystkich małych pomocach, których jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, spróbować zrozumieć, po co dziecko to robi. Tak? Czy może jest to rzeczywiście trochę brak relacji, czy może to jest tak, jak Ewa pisze, u nas każde dziecko stawało się totalnie bezradne wraz z narodzinami kolejnego potomka. To mijało dość szybko. Wiadomo, uwaga potrzebna i poczucie, że nadal jestem ważna, ważny i wciąż ktoś się mną zaopiekuje. Jeżeli czujemy, że to jest opieka, to oczywiście ono będzie potrzebowało rzeczywiście jakiejś pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o uwagę, można to zrobić zupełnie inaczej. Czyli jeżeli jesteśmy potrzebni koniecznie do podania tego klocka, a jest to kwestia uwagi, to możemy komunikować dziecku, wiesz co, ja teraz coś robię, ale chcę, żebyś to spróbowała dokończyć i ja bardzo chętnie to potem zobaczę. Koniecznie mi przynieść to pokazać, bo chcę zobaczyć, co zrobiłeś, zrobiłaś. Czyli informuję cię o tym, że tak, dostaniesz tę uwagę, ale nie potrzebujesz tego, żebym ci pomagał w duperelach, żeby dostać moją uwagę. Jeżeli czujemy, że jest to kwestia uwagi, jeżeli jest to kwestia pomocy, to tutaj bez pomocy się rzeczywiście nie obędzie. To chyba tyle, co bym chciał wam dzisiaj powiedzieć w takim turbo live. Dzisiaj taki turbo live nam chyba wyjdzie. Natomiast nade wszystko rzeczywiście najbardziej was zachęcam do tego, żeby się solidnie przeskanować i zastanowić, czy ty aby na pewno za często się nie wtrącasz. Czy ty aby na pewno nie dajesz swojemu dziecku przejść przez te małe problemy, przejść przez małe frustracje, małe porażki? Posłuchajcie, to jest tak jak trening piłki nożnej.
gdzie wykonujemy setki razy jakąś małą rzecz w nieważnej sytuacji po to, żeby na wielkim meczu zrobić to dobrze z nawyku. I to jest trochę tak samo z naszymi dziećmi. Im więcej małych problemów pokonają, im więcej będą wierzyć w siebie, im więcej małych frustracji przełkną w swoim małym życiu, tym łatwiej będzie im wytrenować umiejętność frustrowania się, rozwiązywania problemów i takiego poczucia, jak dużo mogę, bo im bardziej my jesteśmy obecni w małych problemach dzieci, tym mniej oni je pokonują. A właśnie z tego doświadczenia rodzą się same dobre rzeczy. Więc drogi rodzicu, moje przesłanie na dziś brzmi: nie wtrącaj się. Oczywiście, o ile nie widzisz, że tego twoje dziecko jakoś wyjątkowo tego potrzebuje. Także moi drodzy, to na dzisiaj. O tym wam chciałem opowiedzieć. Chciałbym wam taki, nawet jeżeli nie było jakoś bardzo dużo treści być może w dzisiejszym live, to mam nadzieję, że nawet ten sam taki przypominajek po prostu, taka rzecz, taka wrzutka może spowoduje, że od jutra rzeczywiście spróbujesz na to zwrócić większą uwagę. Bardzo bym się oczywiście z tego powodu cieszył. Oczywiście, o ile twoje dziecko nie jest w wyjątkowej sytuacji, w której może potrzebować specjalnej uwagi. To na dzisiaj, jeżeli czujesz, że ta wrzutka faktycznie coś zmienia w tobie, albo może zmienić coś twoim znajomym, oczywiście serdecznie proszę, żeby tego live'a udostępnić. Ja nadal zapraszam na czwartek, 17 marca, moje dziecko idzie do szkoły. Bez problemu znajdziecie, macie link w komentarzu tutaj, jeżeli wasze dziecko będzie pierwszoklasistą w tym roku kalendarzowym, a przyszłym szkolnym będzie pierwszoklasistą, to zapraszam, żeby też zajrzeć, żeby udostępnić komuś znajomemu, którego dziecko być może tak idzie. Jeżeli w tym live widzisz coś wartościowego, udostępnij. Będę bardzo wdzięczny za dzisiejszy live. Bardzo dziękuję, bardzo wam dziękuję za pytania, życzę za, bardzo wam dziękuję za pytania i oczywiście do zobaczenia w przyszły poniedziałek, za tydzień w poniedziałek o 21. Hej! Nie udało mi się wyłączyć.